chcę przytulić ciebie, a nie topór. Wiesz. Detected. Panie Królicza, bo ja ogólnie zapraszam w moją stronę. Dokładnie ci pokażę w tym momencie, o tutaj. To ja nie chcę. Nie, zaraz będzie znalezione. Wcale nie. Dobra, ja sobie muszę pogrzebać w szafce, bo przecież nie mam czym rzucać. Ciekawe, czy to ta szafka, w której się wcześniej schowałem. Upsi. Ale zepsuł. Cicho, nic ale nie urwał. Ale... ale kołysanka mi się podoba. Potem mam koszmary w nocy, jak gram tą laską, ale znaczy to ważne. To jak zobaczysz krwawiącą szafkę, to nie ja siedzę w środku, to szafka ma okres. Dobrze. Cybenek. Już! Wy jesteście niepoważni! Przecież to trwało 5 minut! Szpilki, jolki, patolki, ziomanko. Howard, gdzie jesteś? Miałeś się położyć! O, cześć! Cześć, idziesz do mnie, cześć! No idę! Cześć, ja szedłem za tobą generalnie. Znaczy najpierw sobie skitałem się przy drzewku, bo przyszłaś, a potem... Przecież ja jestem ślepa, gdzie ty mnie tu wodzisz za nos? Tu jest jakiś kawałek śladu. Już go nie ma. Może otworzyć ci bramę? Nie, poradzę sobie sama, jestem silna, niezależna. Minory! O, trafiłam! Jest jakiś sukces, nie? O, druga brama już otwarta. Ta, przepraszam, muszę już wyjść. Czekają na mnie. Cześć. Dobra, no. Zgubione. Dobra, gdzie jest wyjście? Gdzie uciekasz? Gdzie to za zaraczkowanie, co? Idę przy to lasa. No i czołgaj się. Jeszcze się nie to ten. Jako jedyny wisiałeś, mogłabym ci memento zrobić, ale nie będę taka chodź. A nie widziałem, nie pamiętam animacji, wiesz. Aż wyleś. Ja cię mam zrzucić. R-ka. Chyba R, już nie pamiętam. Nie, tak. Dobra. Masz, idź. Znaj moje dobre serce. Nie w tą stronę, człowieku! Tu! Sio! Teraz machamy wszyscy! Dobra. O. Którym się rzuca petardy? O lewe. Są petardy w tej grze? Nie wiedziałem, może coś sobie zepsułem. Dobra, uciekajcie. Idziecie już! Teo mnie pociechała w cyski. A jak? Zrobiłam ci większą szparkę. O mój Boże. Rzućmy wszystko, niech się sami wieszają. No dokładnie, powinnam stać na środku i czekać, aż uschną. Dobra, to teraz zmiana. Ja chcę być kiterem. Proszę cię bardzo. To teraz zmiana. A jak... potem była zmiana i Howard dostał bana. Wywaliło. Aresa, bo nawet go przycięło wcześniej, jak ktoś mówił. Tylko nie zdążyłem powiedzieć. Nie całe życie tnie. O. To w sumie smutne. Moje życie to lag. Jezu, czkawkę mam. Jakiego sobie perka wybrać? No bez jej. Pochwal się. Dobra, wezmę sobie jakieś rzeczy. Żeby tam nie było za ciężko. To wcale nie jest tak, że nie znam po prostu. Dobra, gramy w to? Ja ready.
dwie osoby. Nie, jeszcze nie. O, teraz będzie wybieranie. Jest jeszcze więcej perków. Potem będzie o nie widzicie na liście. No, tutaj musisz zresetować grę. Zastanawiam się, czy być wrednym człowiekiem i nie wybrać tego zakładu mięsnego. Nie bierz tego. Ale wiesz, to jest zależy, bo czasem Kilo nie ogarnia tej mapy. Ale najgorsze jest dla survivorów to, że niezależnie od poziomu słychać zabójcę wszędzie, więc tak naprawdę boisz się niezależnie od tego, czy jest na twoim poziomie, czy nie. Znaczy, powiem tak, gdyby się okazało, że gramy na mięsnym zakładzie na doktora, to by było przerąbane, tak, grzecznie. Dobra, mam ochotę pograć w paletku. Jaki Gideon, Miss Dreamer? Zakład mięsny Gideon to jest mapa doktora albo tam... Świni. Kogoś, a świni. Okej. Okay. I to jest najtrudniejsza mapa, bo ona jest mała i zamknięta, tak na zasadzie, że nie ma za bardzo gdzie się skitrać. I zabójca ma tak naprawdę tam bardzo ułatwione zadanie, bo jest mało miejsc, gdzie można się schować. Ale z drugiej strony, na tej mapie jest najwięcej palet. Tak, tylko co dadzą paletę, jak cię ciągle zabójca widzi i nie możesz się schować. No to bijesz mu paletę i biegniesz do kolejnej. No tak, no ale od palety do palety w końcu ci się skończą. No, a reszta w tym czasie naprawi generator i hej. No właśnie, się poświęcisz, będziesz miał pipa za... Tak, jak masz ruinę, to co najwyżej będą wegetować, zanim cię złapie. Nie, ruiny nie jest ciężko znaleźć na tej mapie. Ty od tam tak wybierasz? No ładną masz bluzkę, spokojnie. O, teraz się pobiorę. Można tutaj wybrać stroje wszystkie? Tak, o, weź tą zieloną! Piękna jest! No, będzie cię mniej widać! Ale czego musi mieć tą zieloną? Dobra, nieważne. Ale jesteś, wiesz co? No, to gratuluję. Ona była taka ładna. Teraz możemy brzydką poszło. O nie, czy ja przypadkiem nie będę miał lag... Znaczy, nie będziecie mieli lagów, jak ze mną gracie? Jest Dreamer, prawda, Gideon to zło. Jest nadzieja, że ty będziesz miał lagi, jak z nami grasz. Czy cały czas ta sama osoba hostuje, co założyła poczekalnię? A, okej, okay, no to dobrze. To gramy. No to cały czas hostuje. Bo to zakładała. Przynajmniej tak to kiedyś działało. Ja się nie znam. Wiem, nie ja gram w tą grę, bo nie działa mnie nic. Jest 12 w nocy, a ja dostaję masę wiadomości na WhatsAppie. To ja promuję twoje streamy. Powiedz coś Howardowi. Nie żartuję. Ciała, a kiedy będzie pierwszy odcinek z tej nowej gry? No nie wiem, jakoś w przyszłym tygodniu chyba. Niedzielę. Pozdrawiam te dwie osoby, jeśli przyszły. Którym wysłałem. Proszę, fale na czacie czy coś. Czy u mnie był Mikołaj? Mikołaj był u mnie w pracy dzisiaj. Tam zarąbiste... To ile węgla dostałaś? Dełko na lunch dostałam zajebiste, z ciastkami w środku. Tonę węgla? To dużo. No ja w swojej pracy dostałem butelkę piwa, więc... Każdy orze jak może. Mnie w pracy dokarmiają, a tobie nie wiem, podają jak alkohol, ja nie wiem, jak to jest. Ale spoko. To były skórki od chleba. Czy można powiedzieć, że dostałaś Roxy Carbon. Ale fajnie, gramy. Masz swój własny egzemplarz Roxy Carbon. No, niewidzialny, siema. O nie, dzwoneczek, czemu? Chodź tu. Kłoń się. Od razu mówię, że nie będę wam dawał forów, bo jestem super zły i niedobry. O, ostro zaczynasz. Tak, bardzo. Ostry jak na 16-latka.
Po pierwsze, to mam 13 lat, uważaj sobie. A po drugie, proszę tu ładnie wisieć i być grzecznym. Czy to nie przypadkiem tak, że nas widzi teraz? Nie wiem. Nie, ja mam skill, że wszyscy się widzimy na zajęciach. Aha. Nie wiem. Kuku! No ja osobiście nie lubię. Nie, nie. O, słyszałem czyjąś paletę, ktoś... kogoś goniło i mi zniknął, ale potem słyszałem paletę. No już zdjęte? O, tu. Chodź. No nie podkłada się. Tylko tak wygrasz, uwierz mi. Dzięki, Biciuk. Dobry zet. Howard, szpilki, jolki, patolki pyta się, czy ty sugerujesz, że ja w kopalni pracuję. Dobrze, na Śląsku to jeszcze o niczym nie świadczy, dobrze? No i co machasz tym swoim dzwoneczkiem? Dzyń, dzyń, dzyń. Dzyń, dzyń, motherfucker. I tu bum, bam, pan na Twitchu. Nie! Tak. Ja się nie zgadzam. Nie wiem, czemu wbiegłaś do tej... Piwnicy. Piwnicy, prawie. Żebyś miał bliżej. Doceniam. Ale mi wcięło gdzieś, więc... Za niska ta postać jest. Myślałam, że mi powiesz, że za czarna. Otóż nie. Ja tu wszystkie silniki pozaczynam, nie? Wszystkie silniki, mówisz? No ja mam no chodź! Iza ma dla ciebie, Howard, zadanie, że masz na dzwoneczku zagrać świąteczną piosenkę i przestać mordować. Iza, ale on jeszcze nie zaciął! Cóż, to było łatwiejsze niż myślałem. Ja po prostu jestem skupiony na kimś innym. Kimś bardziej godnym. Nikt się na mnie interesuje. Brakuje ci atencji? Lol. No to słuchaj, zaraz tutaj zrobimy. Cześć Weska, witam cię serdecznie i dzięki ci za followka. Co chodzisz i dzwonisz? O nie, nie w tę stronę. No chodź, chodź. A mi bambuko zrobię. O, za gość. Nie lubię tej mapy już. Za dużo hasz. Kurde. Przez tyle czasu się nie uleczyłaś? I to czarną? O. Co ty mi robisz? Patrz, ja ci dupką pokręcę, patrz. Kręcę dupką. Widzisz? Czekaj, bo ja nie widzę żadnego haka tutaj. No nie, nie idź do tamtego haka. Nie idę do tamtego haka. Jeszcze go nie zniszczyłem. Hakuna ma haka. Idzie przede mnie. Przede mną, w sensie. Na maszynę. Stoi na górze i podgląda! Patrzę, gdzie kto jest? Nikogo nigdzie nie ma, idź sobie! Idę, słuchaj, idę sobie.
Nie kampi gdzieś, bo z blisko, bo widać wszystkich. Lala. No, sorry. Już ruszyło ci? Lubię, jak mnie biją. O mój Boże. I takich różnych rzeczy się można u mnie na live'ach dowiedzieć, nie? No tak przypadkiem całkiem. Każdy ma jakiś fetysz. Howard, nie oceniaj. Ja gdzież bym śmiał. No tak, już zrzucę tą paletę, użyj sobie. Nie dał się wziąć paletę. Gdzieś tu mi się biegnie. Pa! Oj tam! Wyciągasz jakieś dziwne insynuacje z poprzednich live'ów. Jeszcze widzę coś, wycieka. No to kto teraz? No jak myślę, że nie ma co przedłużać. Dobra, no dajesz. Mamy przejebane. Nie. Nie. Znaczy... A dobrze, to będziesz grał z zamkniętymi oczami? Nie, ale powiem wam, mogę wam powiedzieć, jakim killerem będę grał. Nic mi to nie da. Zagram wiedźmą. O nie. Jest tylko jedna gorsza postać od wiedźmy. Jaka? Pielęgniarka. Nie, pielęgniarką nie grałem. Doktor jest gorszy. No, chyba. Nie mam nawet. Na doktora dopiero zbieram szardy. Doktor jest najgorszy, bo on... ma te... Nie... że musisz polegać na swoim doświadczeniu w grze. Trzeba mieć najpierw na czym polegać. Znaczy wiesz, no jak masz Freddy'ego i masz tryb senny, to niczego nie słyszysz, ani jak zabójca idzie, ani nic. Musisz wiedzieć, jakie są ruchy wskazujące na zabójcę, żeby uciec mu. No, to ten. Tak, idziemy tak... grać w... W Rocket Adventure. Wjeżdżenie po suficie? Nie no, dajmy chłopakom szansę, no. Nie no, dobra, sam głosowałem na Dead by Daylight. Niech w końcu... Ale głosowałem tylko dlatego, że mam zainstalowane. Niech w końcu będzie taka runda, że wszyscy zginiemy, no halo. To już wiem, w co, kogo Kartashi wylosuje, wybiorę. Powiedziałem, kogo wybiorę. No. A kogo bierzesz? Czarownicę. Super. Czarownice są bardzo fajne, ja cię bardzo przepraszam. Czarownice są najsuper i ja nie wiem, dlaczego zrobili z niej potwora w DBD. A, czekajcie, bo ja swojego skilla... Bo to strasznie fajna postać. Ona nie była na początku potworem, tylko ona pod wpływem zarazy się zamieniła w potwora. Tak, oczywiście. Nie czytał tej historii postaci. Nie. Charakterystykę postaci miałam ostatnio w gimnazjum i to mi wystarczy. Ani do tamtej pory, ani od tamtej pory nie czytałam lektur, więc... W sumie też nie czytam lektur. Ja czytałam ostatnio w gimnazjum. Ja przeczytałam tylko dwie lektury w swoim życiu. Książki uwielbiam, ale lektury tylko dwie. To były Janko Muzykant i Pinokio. Janko muzykant, bo miał 20 stron, nie? To był jedyny argument.
Pamiętam. Ja przeczytałem każdą lekturę w całej swojej edukacji szkolnej. Ale już parę lat temu żeśmy ustalili, że jesteś dziwny, więc w sumie... A to jest dobra argument. No ja w sumie pamiętam moją maturę z Polaka ustną, jak zdawałem tematycznie z Boga i tam musiałem znaleźć obraz Boga w literaturze i innych dziełach sztuki. No ja też pamiętam swoją maturę ustną z języka polskiego, ale nie zdawałam jej z lektur, nie? No ja właśnie musiałem podać jakieś dzieła kultury i wiesz, nie czytasz lektur ani żadnych w sumie książek o Bogu, teraz znajdź jakiś obraz literatury, ten obraz Boga w dziełach kultury. Mały książę. Nie, powołałem się na serial Gwiezdne Wrota, bo tam są bogowie egipscy. I na Biblię się powołałem. No cóż. A tutaj ten egzaminator. No sorry, taki plot twist. Biblia nie jest o Bogu. Nie wiem, jaką czyją Biblię pan czytał, ale w mojej nie było. Teraz z Biblii najlepsza jest Apokalipsa świętego Jana. To mi niszczy totem, proszę go zostawić. Oby tak dalej! To popsute to musi być. O nie, proszę go zostawić, mówiłem. On gra... dobra. Nie rusz, powiedziałem. Why are you like this, bro? O nie, wybuchnięte. Czy ktoś mi zdradzi, dlaczego na tych... Dlaczego na hakach wiszą ozdoby choinkowe? Ja chyba nie w temacie jestem. Bo wszyscy mogą poczuć świąteczny klimat. To co z tą ruiną? No ruina jest... No pan kolega wybrał ruinę. I Thrill of the Hunt. I one są... One są obok siebie, te dwa. Tak uważasz? No. Bo ja idę na wycieczkę, idę sobie pozbierać. To szukaj czaszek, Howard. Ja na waszym miejscu nie byłbym taki pewien. No, może być też to, co nas zabija, ale... Ja się po prostu nie będę ruszać, tak? Myślę, że to będzie dobry pomysł? O, świetnie! O nie, biedny znaleziony w szafie, smutno. To będę skoczył. To jest napaść, ja cię zgłoszę. Halo, policja, poszedł. Halo, proszę przyjechać na DBD. Temat o miłości i powołałeś się na 50 twarzy Grey... Powołałeś, przepraszam. Na 50 twarzy Greya i Lucifera. Halo, policja, proszę. Uważam, że bardzo dobry wybór, przynajmniej ten drugi. Proszę, ten topem. Nie. Ojej, co to ojej, było? Jak mi przykro. Tak. Ojoj. Ojoj. Co się zepsuło? Nie chcę. Dobra, niech każdy teraz uważa. Na co? Żeby nie paść na hita. Ojoj, żeby... O, gdzie ty haka? To mi się podoba. Masz. 30 sekund, please. Niech to jakoś minie. On mi poleciał. Tutaj. No to mnie nie dotknęło, jak ja to kocham w tej grze. Pomścimy cię. Ej, no bez przesady jeszcze nie umarł, tylko go złapali, no. Mało oryginalna pułapka, tak całkowicie przed hakiem, ale okej. A i nie popisałeś się, no. Nie! Ja się nie zgadzam! Wcale, ani trochę. Nie! Idź mi stąd! No. Już mi się ciepło zrobiło. O, super. O, ruinka. No wiem. No wiem. Tylko teraz muszę robić ucieczki szybko. No zostaw mnie, ja nie umiem w to grać. Musisz mi dać fory. Ja też nie umiem w to grać. No,
Nikt z nas nie umie w to grać. A gram na PlayStation, o co wam chodzi? Jestem konsolowcem. Fuck. A ja nie i nie umiem grać na padzie. Nie wiem, czy mnie to uratowało. Nie? Nie? No zostaw mnie. Mieliśmy się koleżankować. Koleżankować? Powiadasz? Już teraz się na pewno nie będziemy koleżankować. Nie bawię się z tobą. Przepraszam. Już za późno, jest zapraszony. Masz dopiero pierwszy hak. I mam nadzieję, że to jest ostatni. Rozumiemy się? No, jak chciałeś ciągnąć, to na pewno. Fuck. Zastanawiam się, czemu nie mogę się teleportować. Zły dodatek wybrałem i nie mogę się teleportować. Naprawdę? O, oh, fuck. Ej. Ale spieprzyłem. Teraz, no dobra, dobra, ogracie mnie. Ogracie mnie teraz. O, zły dodatek, nie mogę się w ogóle teleportować, to wam się przyznam. Jasne, jasne. Po prostu się spieszyłeś, że już mamy dwa generatory, naprawdę. No. O, oh, fucking! Nie! Maszuj, maszuj. Maszuję, maszuję. Dziękować. Aj, nie. Za dużo heksów masz. Serio. O to chodzi. Znaczy to jest. Trochę OP. Super nam idzie, świetnie gramy. Taki pro tip, jak ktoś. Ola. Jest jeszcze jeden totem. Uwaga! To było głupie. Nara, o nie, fakat. A, dobrze, dzięki Sosna. Dobrze wiedzieć. Jack, my chowa. O, bye bitch! Przynajmniej zdjęłem dużo totemów. Znaczy się dwa. No, jeszcze jeden został. Ten najgorszy. Proszę sobie ten generator. Proszę sobie fuck. Nie podoba mi się to, co tu porobiłeś. No ale ciesz się, że nie mogę się teleportować. Przynajmniej daję wam fory. Cześć, Kołtun. Witam cię serdecznie. I co mi z tego? Zresztą ciebie jeszcze nie rozjechałem. Jeszcze. Cholera. Ja już szukam klapy, nie? Co tam zepsuł silnik? Halo, przepraszam, tak nie wolno. Howard! No właśnie. Mi się mis klikło niechcący, jak zawsze. Chciałbym, żeby można było nagrywać rzeczy z DPD, ale takim widokiem z góry, żeby było widać naraz całą mapę. I tak sobie patrzeć, jak ci wszyscy ludzie sobie biegają w różne miejsca. Ale kolega wam ginie, a wy nic nie robicie z tym? Nie. Po co? Po co? Okej. Okay. Już bardzo zniszczyć ten totem. Leo, w prawo, bo tam był generator. Nie. Nie, chcesz... No dobra. To nie. At first I was afraid. I was petrified. Kept thinking. O, nie pamiętam jednak tekstu. Never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And now I'm oh no, I will survive. Się zrobiło śpiewająco. No nie, to co to za ten jest horror. To już śpiewanko, naprawianko, praca w re. Generatory też się same robią. Oh no, he dead.
Ale no. Oh no, he fucking did. Boże, kocham tego mema. Ja też. Jest jeden z moich ulubionych. Smutno mi, że tak szybko mnie zbiliście. Nie, to było coś tam. Leskisza. Leskisza. No, no, oh no, he fucking did. No. Oh my god, she fucking did. He saw me. He fucking saw me. I know it. Oh no, he didn't. Oh my god. Ten poprawek był naprawiony, czy? Tak. A, okej, okay. Ja to no nigdy właśnie, nie wiem. Właśnie tak. Fajne to zwiedzanie. Takie. Powolne. Sympatyczne, nie? Boże, jestem okropny, to mnie nigdy więcej nie zaprosi. Could you go away? No to hop. Teo, I believe in you. No ty chyba żartujesz, nie złapał cię, prawda? No, not yet. Oh no, hi. Jasne, do piwnicy. Hej. Teo podbiega. Maca generator przez 10 sekund, po czym jest. Aha, trolololo, idzie będzie indziej. No bo przecież widzę, co się tam dzieje na horyzoncie. A to dobrze, bo ja nie widziałem. Aha. Ja wiesz, ty przyszedłem się tylko ponabijać. Survivor rank 1, ja ci mówię. A kiedy karaoke? Nie wiem. Ja nie umiem śpiewać. Plecy. To pokręć się kamerą, bo może ci się zapali któryś ten. Co mi się? Znienacka zapali? Samo się nie zapali. Fuck! Ej, halo, ja nie skończyłem zabawy, chodź tutaj. Ty chyba nas nie wisiała ni razu. I tak się nie teleportujesz, daj się spokój, no. Coś się Czemu będziesz... Tutaj? Coś się będziesz upierał. Kucnij sobie, kucnij. Bo tu może gdzieś być ten. W tym tempie to ja... Nie no, teraz już możesz wstać, ale chodziło mi, że przy haku to wiesz... Różnie bywa. O, i tak samo przy generatorze, tak jak przed chwilą. Uuu, great skill check. Mm-hmm. Mm. Raz się na podrząd nabiłem. Oh. Can't relate. Jak trafię jeden, to jest w ogóle święto. O. O, Teo, świeci ci się kotek. A. No. No mam! Ła! Ła, mam! Here I go again! My. Daj mi spokój. Teo, nie rymowało się. Jeszcze wlezę, Kajza, gdzie nie będę mogła wyleźć. Właśnie! No właśnie! Już się ucieszyłem, że w sumie dobre miejsce, ale... But no, no. Not this time. Widzisz tą bramę? Nie widzę tę bramę. Śliczna jest. Wyjdę! Oh my god, she fucking did. Leave her alone, okay? Rambo, yeah. They're trying to catch you, run boy, run. On ciebie goni, Teo, ja nie wierzę. To czego ty mnie gonisz? Już mnie powiesiłeś, to masz dość. Biłem ją. Wraca po mnie. Nie! Powinieneś się cieszyć, dostaniesz atencję wreszcie, którą tak... Zabiegałeś. Nie mogę. Leave me alone, you pervert. Okej, zostawię cię tutaj samego.
i pervert. Przemyśl swoje zachowanie. Teo, let's fucking go. No serio, Wiciuk? Ty chyba żartujesz? Co? Zostawiłeś mnie tu samego? Nie. Kurde, blaszka. Szukaj klapy. Na bank. Ja i klapa. Jak sobie drewna słodko. I cały ten stres po prostu, który czuję aż tutaj. Wszystko spoczęło na Teo. A nawet się lubię. Biedną, zagubioną Claudette. Może napraw generatory, tak żeby było śmieszniej. O! No, tam, po lewej to takie, wiesz. No, za stronę mapy. Nie ma szans. Biegnij, Teo. Już w sumie i tak ci, Teo, na niczym nie zależy, można biegać. No nie, bo jeszcze będziesz słyszał, gdzie jestem. A tak jest nadzieja, że nie usłyszysz. To wiesz, on sobie biega, nie? I jak znajdzie klapa. Wiecie co najlepsze, że przebiegłem całą mapę i znalazłem klapę. To i... O, znalazłem. Część mapy nie... Że tu? Nie, dlaczego mi popsułeś? To teraz chodź i mnie powieś! Musiałabyś mieć klucz, że... Tak będę stała teraz. To czekaj, może przeszukam sobie jeszcze ten. Możesz bramę otworzyć, ale on raczej będzie łaził w tej weftu. Chciałam powiedzieć, że poczekaj, to sobie klucza poszukam, ale dobra, już mnie goni, już. No tu jestem, siema. Ładnie ci się oczka świecą. Odprowadzisz mnie? Chodź, odprowadzisz mnie. Trochę mi się pali grunt pod nogami, ale... Właśnie zastanawiałem się, jak to skomentować, że... Całe życie mi mówili, żebym nie paliła ze sobą mostów. Tu mi się po prostu ziemia pod nogami pali. Ale biegnij szybciej. Auć! Szukam bramy. Dobra, tu jest. Przypomniały mi się te wszystkie filmiki. The floor is lava. I ludzie wskakujący na żywopłoty. Zastanawiam się, czy ci pomóc, czy ci pozwolić, czy nie. Cóż, jest tak. Nie doniosę tej takiej. I dał takie Howard, szykuj pana. Ja już z tym kolegą już nie pogramy, nie? Ale ja jestem z siebie zawiedziony, znacznie, bo wziąłem sobie dodatek, nie mogłem się do was w ogóle teleportować. O nie, jak mi przykro niesamowicie, słuchaj. Zobacz na te łzy, no które spływają mi z oczu. A bo tak pięknie. Ściwy się znalazł. Słuchajcie, mamy pierwszą w nocy. Będziemy kończyć na gdzieś 3 godziny live'a styknie, ale było fajnie. Dzięki bardzo za grę. Nie jeszcze, a Wiciuk nie był mordercą jeszcze. Ale to sobie przełożymy na następną, Ares też jeszcze nie był. A ja jutro rano też muszę wstać, także niestety. No dobra. Ale chłopaki są na Discordzie, także myślę, że teraz bez problemu się zgadamy znowu na kolejną partyjkę, jak będą tylko mieli ochotę. Pozabijać nas jeszcze trochę. Ten las rąk. Wszyscy siedzą cicho, bo tego bana się boją. U mnie wszyscy przeżyli, mi tam nic nie grozi. Cześć czarny lew, wpadłeś sam raz na koniec live'a. Ale miło cię widzieć. Współczuć. Fajnie było. Powiem wam, że dawno nie grałam DBD i dobrze się bawiłam dzisiaj. Tak, no tych pan w to nie mieszaj. One ja nic muszę nie powiedzieć, że w tak doborowym towarzystwie czas leci tak szybko, że zdziwiła mnie ta godzina. No, leci. Ja już też zdziwiło mnie to, że ponad 3 godziny gramy w ogóle na live'ie, bo jakoś miałam wrażenie, że dużo krócej to trwało. No ale koksałaś wybuchanie tyle z Magogu wcześniej. To... Znaczy, nie wiem ile to jest tyle, bo też nie wiem, która była godzina. No w DBD gramy już tak z półtorej godziny. Jeśli się nie mylę. Także ja wam bardzo dziękuję, czatełkom również za oglądanie i co, do następnego razu. Pa, pa! Jakoś tam tak będzie.